Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, miesięcznik My Company Polska. Witam z Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń w kraju, gdzie dyskutujemy o właśnie rynku mobilności, o elektromobilności, a także o rynku motoryzacyjnym. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Michałem Markiewiczem, dyrektorem do spraw rozwoju biznesu PKO Leasing. Dzień dobry. Dobrze, to ja chciałbym może takie pytanie otwarciowe rzucić, żeby jakoś ustawić tę naszą dyskusję. Jaka jest rola firm leasingowych w rozwoju elektromobilności w naszym kraju? Myślę, że tu musimy się odwołać do programu Mój Elektryk, bo te statystyki od razu wskażą tą rolę. Jeżeli dzisiaj założymy, że grupą zakupową przede wszystkim w kontekście samochodów nowych są przedsiębiorcy, czyli 7 na 10 kupują przedsiębiorcy i dodatkowo między 70 a 80% finansowania, które jest udzielane w ramach finansowania dla przedsiębiorców, to jest finansowanie udzielane leasingiem, to pokazuje od razu, że ten leasing będzie miał istotną rolę w tej historii. Jeżeli odnosimy się do tego w kontekście transportu zeroemisyjnego i elektromobilności, no to widzimy, że ścieżka leasingowa w ramach programu Mój Elektryk jest tym punktem ciężkości tego ćwiczenia, bo ta utylizacja budżetu w tym miejscu jest tym czymś, co z punktu widzenia rynku jest najbardziej istotnym, najbardziej wpływowym, mającym największy impact na to, w jaki sposób zachowuje się rynek i też nie bez przyczyny program Mój Elektryk wyczerpał budżet w ścieżce leasingowej, a pozostałe dwa nabory w dalszym ciągu funkcjonują. To pokazuje, że rzeczywiście rola firm leasingowych w kontekście rozwoju elektromobilności jest kluczowa, fundamentalna, bo wpisuje się w ten naturalny nurt związany z zakupem samochodu, czyli z jednej strony mówimy o tym, że to jest ta forma finansowania, plus dodatkowe wsparcie w ramach obsługi programu Mój Elektryk jest czymś bardzo naturalnym. O tym wsparciu, co daje firma leasingowa, jakie wartości dodane, myślę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Mhm. No tak, i teraz wszyscy, którzy śledzą mniej więcej ten temat, zastanawiają się, czy program znowu ruszy w perspektywie najbliższych miesięcy, od przyszłego roku. No, ja też jestem trochę na bieżąco, bo mój szwagier był na etapie kupna elektryka, ale niestety z racji wstrzymania dopłat też troszeczkę odroczył to w czasie. Dla niego akurat dobrze, bo jednocześnie się stawia dom, więc może środki przesunąć na coś innego. Ale twoim zdaniem ruszy ten program od stycznia, czy musimy... Takie padają bardzo mocne deklaracje ze strony Narodowego Funduszu, że 2 stycznia 2025 roku program najpóźniej ruszy. Ale to, czym powiedziałeś, czyli przełożenie decyzji zakupowej potencjalnego klienta jest w tym momencie dużą obawą rynku i to nie tylko firm leasingowych, ale i producentów, dealerów, bo widzimy, że zatrzymanie programu w ścieżce leasingowej w tym konkretnym momencie było bardzo dużym zaskoczeniem. Rynek tego się nie spodziewał, stoki dealerskie są pełne, stoki importerskie są pełne. Te samochody w najbliższych miesiącach będą miały bardzo dużą trudność, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo potencjalny klient zachował się tak jak twój szwagier. I powie, wolę poczekać, aż zasady programu będą znane, że będę miał pewność, że mogę złożyć wniosek w ramach programu, którego zasady w 100% znam, nie zostawiając tego znaku zapytania, który dzisiaj mimo wszystko pozostaje. Narodowy Fundusz też deklaruje, że wszystkie samochody zarejestrowane w drugim półroczu tego roku będą objęte nowym naborem. Czyli tak naprawdę odraczanie tej decyzji zakupowej wcale nie jest takie oczywiste, ale stawiając się w butach klienta, prawdopodobnie zrobiłbym dokładnie to samo. Więc podcięcie popytu na stokach, patrząc na stoki, które dzisiaj są dostępne, koniec końców może spowodować to, że będzie olbrzymia presja na cenę na początku przyszłego roku, bo samochody sprzedawane w 2025 roku z rocznika 2024 zawsze potencjalnie mogą być bardziej problematyczne właśnie w kontekście tego ujęcia cenowego. Myślę, że i tu konkludując tą część, to jest głębszy problem i w momencie, kiedy program w tej ścieżce leasingowej, ten budżet był na etapie wyczerpania, w tamtym czasie powinna odbyć się taka dyskusja i porozmawianie o konsekwencjach. Tu zostało to przyjęte, po prostu skończył się budżet, wznowimy program od nowego roku. Wydaje się, że patrząc trochę szerzej na tą historię, właśnie łapiąc to ujęcie producentów, ceny, wartości rezydualnej samochodów zeroemisyjnych, gdyby taka dyskusja była stoczona wcześniej, być może decyzje byłyby inne, być może byłoby jakieś przesunięcie środków, bo konsekwencje tego będą naprawdę odczuwalne. No, powiedziałeś o tych obawach, zarówno rynku motoryzacyjnego i leasingowego, jak i konsumentów. To w jaki sposób na przykład takie firmy jak PKO Leasing mogą próbować walczyć z tymi konsumenckimi obawami? To jest trudne zagadnienie, bo dzisiaj ta największa obawa, która wiąże się z zakupem samochodu zeroemisyjnego, dotyczy jego wartości rezydualnej po okresie trwania umowy. I to nie PKO Leasing jest samodzielnie w stanie w jakiś sposób rozwiewać tą obawę, bo to jest
dzisiaj temat zdecydowanie głębszy i szerszy i mam wrażenie, że tak jak rozmawialiśmy na Kongresie Nowej Mobilności 2 lata temu, co jest największym blokerem w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce, padały dwa elementy: infrastruktura i zasięg. Dzisiaj mam wrażenie, że jedno i drugie zostało rozwiązane, a dzisiaj rodzący się problem, który już firmy wynajmu długoterminowego odczuwają coraz bardziej, to jest kwestia tego, że rynek wtórny ma problem podażowy, problem popytowy. Mhm. I niestety jest bardzo duża presja na utylizację tych stoków, które w tym momencie zjeżdżają po tej pierwszej serii kontraktów. I to nie jest tak, że ten rynek wydaje się być dzisiaj gotowy na to, żeby przyjąć taką ilość samochodów. To będzie powodowało presję ponownie na cenę. Wartości będą obniżane, prawdopodobnie firmy, część firm może ponieść straty. To jest bardzo złożony wątek, więc jeżeli chodzi o obawy, to dzisiaj wartość rezydualna jest tematem, który powinien być na sztandarach, podniesiony jako numer jeden. I w jaki sposób wszyscy uczestnicy rynku, firmy leasingowe, wynajmu długoterminowego, producenci, dilerzy, Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wszyscy ci, którzy dzisiaj są uczestnikami rynku, dotykając też programu Mój Elektryk, powinni zastanowić się, co zrobić, żeby już na tym etapie tą obawę zabezpieczyć, bo jeżeli prześpimy moment, to wyciągnięcie problemów związanych z wartością rezydualną to będzie długa historia, a to z tą pewnością będzie ograniczało również popyt na nowe samochody, będzie pogarszało ofertę finansowania wynajmem długoterminowym, bo różnica w wartości rezydualnej będzie zdyskontowana w racie miesięcznej. Myślę, że to jest temat, o którym warto już w tym momencie rozmawiać i warto go podnosić jako jeden z tych kluczowych w kontekście dalszego rozwoju elektromobilności. No a jest na przykład wola i też chęć po stronie takiej państwowo-ministerialnej, żeby o tym rozmawiać? Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie tutaj do ciebie i będziesz mógł zadać to pytanie. Mi na nie ciężko odpowiedzieć, bo pytanie, czym to się skończy, bo nawet jeżeli dzisiaj powiemy, że wola jest, to pytanie, czy tego typu rozmowa zostanie stoczona, w jakich warunkach i z czym wyjdziemy, bo to nie jest proste. Aczkolwiek ci, którzy mają realny na to wpływ, powinni poczuć skalę i wagę problemu długoterminowo i bez odważnych, takich mocnych decyzji, które potencjalnie są tu do podjęcia, chociażby być może jakieś kwestie związane z ulgami podatkowymi na samochody z rynku wtórnego. To brzmi bardzo romantycznie i Ministerstwo Finansów prawdopodobnie generalnie taki temat bardzo szybko by zgasiło, ale programy dotacyjne do samochodów używanych to też nie jest prosta historia. Wiemy, że przy przymiarkach w ramach odnowienia programu Mój Elektryk padał wątek samochodów używanych. Dzisiaj raczej ta historia się nie zmaterializuje. Jeżeli samochód używany, który raz już był objęty dofinansowaniem, nie będzie mógł być objęty dofinansowaniem ponownie, to ograniczy w bardzo dużym stopniu ten potencjał, który może być objęty dofinansowaniem, więc tu wątków, które potencjalnie rysują się jako kwestie do rozwiązania, jest bardzo dużo i myślę, że taki wspólny dialog tych wszystkich organizacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, które to wszystko w jakiś sposób konsoliduje, jest niezbędny do tego, żeby przejść przez ten problem i iść dalej, bo mimo wszystko długoterminowo wierzę w to, że te wszystkie problemy da się rozwiązać i te floty będą w dalszym ciągu elektryfikowane, a skala wzrostu rejestracji samochodów zeroemisyjnych będzie rosła. Okej. Okay. To żeby jakoś podsumować tę naszą rozmowę i też zahaczyć o nasze zainteresowania, bo jak się okazało tutaj przed wywiadem, Michał podobnie jak ja jest wielkim fanem Ligi Hiszpańskiej, z tym, że stoimy trochę po różnych stronach barykady, bo Michał jest za FC Barceloną, ja za Real Madryt. No cóż, nie każdy jest idealny, Michał, że tak powiem, ale jak widać potrafimy ze sobą rozmawiać. Więc rozmawiamy 25 września dzisiaj jest, tak? I rano gruchnęła informacja, że prawdopodobnie Wojciech Szczęsny zostanie bramkarzem FC Barcelony. I użyłeś tutaj takiego stwierdzenia przed wywiadem, że wszyscy kibice Barcelony i cały świat skupiony wokół tej Ligi Hiszpańskiej czeka wreszcie na potwierdzenie tej informacji. Na co czeka rynek elektromobilności? Na jaką informację, na jaką wiadomość? Tak jak ciebie słuchałem dzisiaj podczas rozmowy, to chyba właśnie na te decyzje związane z Moim Elektrykiem. Z zaskoczyłeś mnie, myślałem, że będziemy rozmawiać o Wojtku Szczęsnym, a jednak wróciłeś do konkluzji. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że kibice Realu Madryt powinni mocno dopingować transfer Wojtka Szczęsnego. Mam nadzieję, że to się stanie. Dwóch Polaków w Barcelonie w jednym momencie to wyjątkowo symboliczny moment dla nie tylko kibiców Barcelony, którzy bardzo mocno utożsamiają się z tym klubem, ale myślę, że dla wszystkich fanów piłki, bo jest to wyjątkowa, potencjalnie wyjątkowa historia. Dziś jest 25, oby dzisiaj gruchnęła wiadomość, że rzeczywiście to się dzieje i widzimy Wojtka Szczęsnego na lotnisku El Prat w Barcelonie lądującego. To będzie jednoznaczny sygnał, że to się dzieje, ale wracając do pytania, które zadałeś, gdybym miał dzisiaj powiedzieć, na co czekamy. Po pierwsze, jednoznaczna deklaracja
mamy budżet, możemy dalej realizować program. Druga kwestia, mamy świadomość tego, że to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to nie było optymalne rozwiązanie tej kwestii i wyciągamy z tego wnioski i lekcje na przyszłość i wiemy, że kiedyś program dofinansowania będzie się kończył i wiemy, jak tym zarządzić inaczej, tak żeby wszystkich na to przygotować, żeby nie było tego typu negatywnych konsekwencji, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I trzecia informacja, program będzie optymalizowany procesowo, proces pozyskania dotacji będzie krótszy, mamy... Nie wiem, kto wygłosi ten statement, ale życzę, żeby taka deklaracja padła. Mamy kilka pomysłów, co zrobić, żeby usprawnić proces pozyskania dotacji. Będzie on szybszy. Jeżeli czegoś możemy sobie życzyć, to są te trzy kwestie. Okej. Okay. Majko Baden-Polska nie jest medium sportowym, dlatego o tym, czy transfer Wojtka Szczęsnego do Barcelony dojdzie do skutku, u nas nie przeczytacie. Natomiast na pewno przeczytacie o tym, co będzie dalej z programem Mój Elektryk. Także zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. A tobie, Michał, bardzo dziękuję za rozmowę ponad podziałami, jak się okazuje. Wielkie dzięki.